Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami ósma kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Sporo się działo w rywalizacji, jeżeli chodzi o zespoły koszalińskie, ale o tym najważniejszym meczu nieco później. Najpierw o meczu w Koszalinie. Tutaj Bałtyk Koszalin mierzył się z Odrą Chojna. Zdecydowanym faworytem tej konfrontacji był zespół koszański, który do tej pory wygrał wszystkie spotkania. Natomiast Odra Chojna miała na swoim koncie zaledwie dwa punkciki wywalczone przy dwóch remisach. No i wydawało się, że Bałtyk tutaj sobie łatwo poradzi. Wcale łatwo tak do końca nie było, ale mimo wszystko wynik słuszny dla zespołu koszańskiego. A jak słuszny? Zobaczmy w skrócie. Bałtyk Koszalin mierzył się na własnym stadionie z Odrą Chojna. Ósma kolejka spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Bałtyk Koszalin w stronie niebieskie podejmował Odrę Chojna. Zdecydowanym faworytem zespół koszaliński. Inny wynik niż zwycięstwo byłby sensacją w tym spotkaniu. Bałtyk od początku starał się narzucić swoją grę, swoje warunki. No ale też i Odra się odgryzała, miała ku temu swoje sytuacje. Tutaj strzał niecelny Bartosza Mikucia. Tym razem w ofensywie zespół koszaliński dośrodkowuje Ginter i skiksował w tej sytuacji Miłosz Stępnik. Rzut wolny dla zespołu koszańskiego. Dośrodkowanie w pole karne, spore zamieszanie. Ale ostatecznie nic z tej akcji nie wynikło. Kolejny atak zespołu koszańskiego. Konkol uderza, ale bez większych problemów piłkę chwyta Patryk Małek. Ponownie gospodarze Pawłowski. Masny w pole karne chwyta Małek. Dalekie zagranie. Jest okazja dla Bałtyku. Ginter lobuje bramkarza, ale w ostatnim momencie piłkę wybija obrońca Odry Chojna. Staje fragment gry dla gości. Jest dośrodkowanie w pole karne, ale tutaj bez większych problemów piłkę chwyta Ignacy Arczyński. Ponownie gospodarze. Sporo akcji lewą stroną. Masne dośrodkowanie w pole karne. Jest okazja, ale zbyt lekkie i niedokładne uderzenie Miłosza Stępnika. Ponownie zespół koszański. Jest uderzenie mocne. Sebastian Ginter prosto w ręce Patryka Małka. Waleński daleko wrzucona piłka w pole karne. Było niebezpiecznie, ale nic z tej akcji nie wynikło. Kolejna akcja lewą stroną. Bałtyk w ofensywie. W ostatnim momencie piłkę spod nóg Pawłowskiego wybijał kapitan gości Łukasz Głowacki. Krótko rozegrany ten rzut rożny. Jest okazja. Instynktownie broni Małek. To mogło zaskoczyć golkipera drużyny przyjezdnej, ale ostatecznie popisał się świetną interwencją. Konkol. Spore niezdecydowanie obrońców Odry. Piłka ląduje na słupku. Po tym strzale jeszcze jedna próba. Ale ostatecznie po pierwszej połowie był remis 0-0. Druga część spotkania. Z każdą minutą przewaga gospodarzy rosła. Szukali kolejnych swoich okazji. Jest ku temu okazja, ale jednak ten strzał Forczmańskiego był zablokowany. Akcja gospodarzy. Masne dośrodkowanie w pole karne, a tam Radosław Mikołajczak z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki i Bałtyk obejmuje prowadzenie 1-0. Odra szuka odpowiedzi. Jest dośrodkowanie w pole karne. Ostatecznie piłkę wybija Arkadiusz Jasiczak. Tym razem gospodarze rzut rożny. O tym strzałem trudno było zaskoczyć golkipera Odry. Kontra w wykonaniu Bałtyku. Rozpędza się Sebastian Ginter. Wyprzedza obrońcę. Jest okazja. Dogranie do Miłosza Stępnika. I ten pakuje piłkę do siatki. Bałtyk od 60 minuty prowadził 2-0. Kolejna akcja gospodarzy. Świetnie rozegrany ten stały fragment gry. Jakub Forczmański. Jest bramka na 3-0. Odra w tej sytuacji musiała się bardziej otworzyć, szukać swoich okazji, ale próbowała tylko strzałami z dystansu. Na więcej gości nie było stać. Jasiczak.
Pressing od ryb przynosi efekt, jest okazja do strzału, jest uderzenie. Uderzał Bartosz Skóra, ale świetną interwencją popisał się Ignacy Arczyński. Rzut rożny dla Bałtyku, dośrodkowanie w pole karne. Szaflarski, Kacper Szaflarski uderza, błąd golkipera Odry, piłka wpada do siatki i mamy bramkę na 4-0. Od 73 minuty Bałtyk prowadził różnicą 4 trafień. Gospodarze starali się zdobyć kolejne gole. Ginter w polu karnym. Ginter broni ten strzał Małek. Odra w ofensywie, ale tutaj radzą sobie póki co defensorzy Bałtyku. Nie bez problemów ten strzał broni Ignacy Arczyński. Ponownie gospodarze. Forczmański uderza prosto w środek bramki, gdzie na posterunku jest Patryk Małek. Pawłowski, interwencja Małka. Rzut rożny dla Bałtyku. Jeszcze raz Waleński, dośrodkowanie w pole karne uderza Kasper Szaflarski. Tym razem jednak strzał był niecelny. Odra. Strzał z bardzo daleka, jednak to uderzenie mocno niecelne. Kolejny stały fragment gry dla gości. Spore zamieszanie. Oj, tutaj był faul. Tak uznał arbiter na 17 metrze przed bramką Arczyńskiego. Najpierw mamy żółtą kartkę. Ukarany Paweł Rak. Ucierpiał w tym starciu zawodnik Odry. Poza tym żółta kartka i czerwona w konsekwencji dla Dominika Pawłowskiego za faul. Wcześniej kartka za dyskusję dla Pawła Raka. No i mieliśmy rzut wolny dla Odry Hojna. Rzut wolny, uderzenie broni Arczyński. Mamy dobitkę i gol dla gości Paweł Gejdyk. 94. minuta spotkania. Honorowe trafienie dla Odry Hojna. Jeszcze w końcówce Bałtyk miał okazję do tego, żeby powiększyć przewagę w tym spotkaniu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 4-1 dla zespołu koszańskiego. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na bardzo solidną drużynę. Mieliśmy jakiś tam swój plan, ale jednak gdzieś ta druga połowa, myślę, troszeczkę dużo więcej szczęścia w pierwszej połowie i nie straciliśmy tej bramki. Na drugą połowę chcieliśmy wyjść tak, można powiedzieć, tak samo. I gdzieś grać z kontry, ukłuć przeciwnika, ale niestety tracimy dość szybko. Myślę, że te 15 minut po przerwie mogliśmy przytrzymać jeszcze. Wiadomo, gdzieś im dłużej ten mecz by trwał na 0-0, to może by się tak nie skończyło wysoko. Ale no niestety piłka jest taka, że po prostu wygrywa lepszy. Dzisiaj zdecydowanie Bałtyk był lepszy, wykorzystał nasze braki i wygrał ten mecz. Wiedzieliśmy, że dzisiaj przyjeżdża do nas drużyna z dolnych rejonów tabeli, Beniaminek, który uczy się dopiero tej ligi. Ale wiedzieliśmy też, że Odra się nie położy, że będą chcieli tutaj przyjechać, zdobyć pierwsze 3 punkty. Piłka jest, mówię, kochana przez miliony, bo jest niepoliczalna. Mówię, ostatni może wygrać z pierwszym. Także podeszliśmy do tego meczu mocno skoncentrowani, narzuciliśmy w pierwszej połowie swoje tempo, swoje granie. Myślę, że mieliśmy mniej sytuacji może niż ostatnio w Gostynie w tej pierwszej połowie, ale trzymaliśmy swój rytm, swoje tempo i do przerwy niestety nie zdobyliśmy żadnej bramki, do przerwy schodziliśmy z wynikiem 0-0. Natomiast wiedzieliśmy, że jeżeli po przerwie zagramy cierpliwie, konkretnie trzymając tempo, intensywność, to gdzieś te sytuacje będą i będziemy musieli je cierpliwie wykorzystać i tak też się stało. Szybko zdobyta pierwsza bramka, później kolejne, można powiedzieć, zamknęły ten mecz. Przeciwnik bardzo dobrze się bronił w pierwszej połowie, ale w drugiej gdzieś zapłacił za to, za tą dużą intensywność i heroiczną obronę swojej bramki. Także tyle o meczu. Bałty Koszalin wygrywa z Odrą Hojna 4-1 i zachowuje status drużyny niepokonanej w tym sezonie. Komplet zwycięstw Bałtyku Koszalin to pozwala tej drużynie awansować na pierwsze miejsce kosztem Gwardii Koszalin, która w tej kolejce mierzyła się
z Kluczewią Stargard. Gwardia Koszalin również miała na swoim koncie komplet zwycięstw i tylko jedną bramkę straconą. Śrubowała rekord, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe, zdobycze punktowe, no i bardzo, bardzo nikłe straty. Ale Kluczewia to zespół, który również jest faworytem do awansu. Co prawda miała ta ekipa jedno potknięcie w starciu z Unią Dolice. Wówczas ta ekipa przegrała z Beniaminkiem 1-2, no ale w pozostałych meczach Kluczewia odnosiła same sukcesy. No i w Stargardzie doszło do starcia dwóch czołowych ekip. Po 7 minucie to Kluczewia prowadziła 1-0 po bramce Piotra Surmy. Natomiast gwardziści odpowiedzieli w drugiej części trafieniem Michała Masowskiego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Podsumowanie tego, co się działo w 8 kolejce spotkań. Wszystkie wyniki, tabela i zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Komplet wyników 8 kolejki spotkań w piłkarskiej 4 lidze. Bałty Koszalin wygrywa z Odrą Chojna 4-1. Kluczewia Stargard Gwardia Koszalin remis 1-1. Wybrzeże Rewalskie Rewal pokonało Olimpa Gościno 2-1. Biali Sądów pokonali MKP Szczecinek 4-1. Wieża Postomino przegrywa z Perłą Dygowo 1-2. Iskierka Miran Trzecin zremisowała starcie z Inną Goleniów 2-2. Mechanik Bobolice przegrywa z Błękitnymi 2 Stargard 0-3. Chemik Police remisuje starcie z Orłem Wałcz 2-2. Darłowia Darłowo pokonała Unię Dolice 5-0. W tabeli prowadzi Bałtyk z drobkiem 24 punktów, 22 na drugim miejscu Gwardia Koszalin, 21 Wybrzeże Rewalskie Rewal, 19 Polski Cukier Kluczewia Stargard, a także Biali Sądów, 16 Perła Dygowo, 13 Iskierka Mirant Szczecin, 13 Błękitni 2 Stargard, 12 Mechanik Bobolice. Dolna część tabeli MKP Szczecinek 10 punktów, po 9 mają Chemik Police i Darłowia Darłowo, po 5 mają Inna Goleniów i Orzeł Wałcz, 3 punkty Olimp Gościno i Unia Dolica, także Wieża Postomino, 2 punkty Odra Chojna. Program 9 kolejki, Gwardia Koszalin zmierzy się na własnym stadionie z Chemikiem Police, Orzeł Wałcz podejmie Bałty Koszalin, Perła Dygowo podejmuje Białych Sądów, Błękitni zmierzą się z Polskim Cukrem Kluczewią Stargard, Odra Chojna podejmuje Wybrzeże Rewalskie Rewal, MKP Szczecinek zmierzy się z Mechanikiem Bobolice, Olimp Gościno podejmuje Iskierkę Miren Szczecin i na Goleniu zmierzy się z Darłowią Darłową, Unia Dolice z Wieżą Postomino. Dla przypomnienia, w najbliższej kolejce Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym stadionie z Chemikiem Police, faworytem gwardziści, choć Chemik to zespół, który jest taki trochę nieobliczalny i miejmy nadzieję, że tym razem ta nieobliczalność nie będzie w stronę walki o punkty, tylko raczej nieobliczalnie wysoko Gwardia wygra to spotkanie. Rządzą rewanżu i rehabilitacji po stracie punktów w starciu z Kluczewią Stargard. Jak będzie? Zobaczymy w najbliższą sobotę. Mecz rozpocznie się na Gwardii o godzinie 16:00 Bałty Koszalin. Natomiast w tej kolejce spotkań grać będzie na dosyć niewygodnym terenie, bowiem rywalizować będzie w Wałczu z miejscowym Orłem. Orzeł potrafi sprawiać niespodzianki. Na razie 5 punktów na koncie tej drużyny, ale tak jak powiedziałem, to zespół, który potrafi zaskoczyć każdego z faworytów. Jak będzie? Też się dowiemy w najbliższą sobotę. A dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.